Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Z tej strony Dariusz Dmytryszyn. Oczywiście dzisiaj taki nietypowy wpisik, ponieważ porównamy sobie siłę kleju, którym browary naklejają etykiety na swoje piwa. Jestem w trakcie właśnie odmaczania etykiet z flaszek. No i postanowiłem sobie zobaczyć, z jakich browarów etykiety najlepiej podchodzą. Tak więc maszyna losująca. Dobra, po kolei pojedziemy. Tutaj mam piwo Koźlak w Kauflandzie zakupione. Z jakiego to jest browaru? Z Niemiec. Zobaczymy, czy niemiecki klej trzymie. No jak widzicie, nie za bardzo. Etykieta bardzo fajnie schodzi. Proszę. Pięknie schodzi, wszystko elegancko, jak najbardziej, chociaż na butelce klej zostaje, nie wygląda to zbyt przyjemnie, trzeba by to było zdrapywać, ale to też chyba niewiele da. No, niestety etykiety zeszły, ale klej na flaszce został, czyli będzie trzeba ją wyszorować. Przechodzimy do kolejnego piwka. Tutaj już etykieta sama schodzi. Browar Factoria Bass Reefs. Widzicie, że etykieta sama schodzi pięknie. Nie ma żadnych śladów kleju, czyli Factoria pod tym względem zajebiście. Tutaj mam od razu choinkę piwowarską przygotowaną. Co mamy dalej? A i z koncernowego piwa spróbujemy odkleić tutaj warka Strong i etykieta pięknie schodzi. Nic kleju nie zostaje. Tak więc jak najbardziej zwarki flaszki nadają się do odklejania etykiet. Co mamy dalej? Kraftwerk. Browar Kraftwerk, śląski browar kontraktowy. Zobaczymy, czy jak etykiety schodzą z Kraftwerku. A widać, że kurde, śląski porządny klej. No nie, słabo etykiety schodzą. Zostaje na flaszce klej, więc no tutaj niestety aż szkoda tych. Tutaj nie, no z Kraftwerku niestety klej zostaje na flaszkach. No to kolejny śląski browar Reden ze Świętochłowic. Zobaczymy, jak etykiety z Redena schodzą. Troszkę lepiej niż z Kraftwerku, aczkolwiek trzeba troszeczkę nas skrobać się, żeby to zeszło. Ale okej, okay, jak najbardziej z Redena etykiety można ściągać. Etykieta od domowego piwowara schodzi pięknie, więc jest ok. Co my tutaj mamy? O! Piwo od kolejnego piwowara domowego. Kurczę, nie mam wiedzy. Browar Gdynia i
wulkanizator. Zobaczymy, jak tutaj z tego będzie etykieta schodzić. Podejrzewam, że powinno dość łatwo zejść. A widzę, że to muś tutaj porządny klej zastosował. I etykieta też widzę taka jakby plastikowa, bo bardzo fajna, ale też schodzi, klej na flaszce nie pozostaje, tak więc będzie trzeba naskrobać się troszeczkę, ale wszystko zejdzie super. Browar dyna super. Browar Birband. Browar Birband z zielonej kury, o ile dobrze pamiętam, Jarek i Krzysiek. Jak tutaj etykieta schodzi? Etykieta schodzi, aczkolwiek na flaszce pozostaje klej niestety. Czyli raczej drugi raz tej flaszki nie wykorzystam. Bo tego kleju chyba... No nie, nie, nie. Więc widać porządnego kleju w Birbancie korzystają. Co my tutaj mamy? Mam też takie wynalazki jak... Co to jest? O, nie. Browar Pinta. Grodziskie. Jak tutaj z etykietami? Z etykiety schodzą, ale klej pozostaje na flaszce. Co my tutaj mamy? Aaa! Mój ulubieniec! Piotrek z bagiem. Piotrek z bagiem, browar Jan Olbracht. Etykiety schodzą bardzo fajnie, schodzi. Nawet nie trzeba skrobać za bardzo, klej na flaszce nie pozostaje, czyli Jan Olbracht jak najbardziej w porządku. Można te flaszki wykorzystać. Tutaj mam lubuskie IPA. Proszę, etykieta schodzi pięknie, aczkolwiek został klej na flaszce. Ale ten klej też widzę, że schodzi. No będzie trzeba lekko poszorować i ten klej zejdzie też. Co my tutaj mamy, czego jeszcze nie pokazywałem? O! Klasztorne! Klasztorne w Lidlu zakupione. Etykieta, no jak marzenie, schodzi. Pięknie, cyk. Klej troszkę na flaszce jest, ale on też bardzo szybko schodzi, tak więc klasztorne w pożądalu. Co mamy jeszcze? O! Moja ulubienica! Pamiętacie? Piwo migdałowe z browaru Edi. I ta piękna dziewczyna tutaj, Jezusie, no. Zobaczymy, jak tutaj podchodzą do sprawy, ale widać, że etykieta bardzo fajnie schodzi. Tak, czyli flaszki z browaru Edi jak najbardziej pożądalu do wtórnego wykorzystania. Doktor Bru, moi kochani, i Single Hop, Single Malt, czyli Polaris. Jak od doktorów etykiety schodzą? Nie za bardzo. Już widzę, że to będzie Cyborg, nie? Nie. Czyli też porządne etykiety, porządny klej. Na Hama dałoby się to zerwać, ale tutaj trzeba bardzo... Nie, nie. W flaszce po prostu klej pozostaje, czyli no tutaj raczej tej butelki nie wykorzystamy. Cornelius! Czy z Corneliusa etykiety schodzą? No kurde, jak miód, patrzcie, cyk. O, schodzą pięknie. Klej nie pozostaje, lekko go wystarczy przeczyć i klej schodzi. Czyli z Corneliusa nadają się do wykorzystania. Co mamy dalej? Browar Higher. Browar Higher. Rajza do Kalifornii.
Jak tutaj będzie z etykietą? Fajnie schodzi. Nie ma na butelce kleju. Jak najbardziej z browaru Haier nadają się etykiety do ściągania. Tak jest. Browar Haier w pożądaniu. Co my tu mamy jeszcze? O, tutaj już nawet sama etykieta zeszła, to było wszystkie. Tak więc co, podsumowując, etykiety z doktora Bru nie nadają się ściągnąć, z Kraftwerku też nie nadają się do ściągnięcia, z Redenu, z Redenu spoko schodzi wszystko. Człowiek troszkę kleju zostaje, ale będzie trzeba trochę go zdrapać i też to tutaj zejdzie, więc taki luźny wpis. Jako że akurat przy ściąganiu etykiet jestem, to postanowiłem nagrać to. Czy to wrzucę, czy kurde, nie wiem jeszcze. No, ale taki nietypowy test, chyba pierwszy taki, jedyny taki na YouTubie, no. Siemanko, pysk, ludkowie.